On był bardzo inteligentny, bystry bardzo, może bardziej bystry niż inteligentny. Od razu zobaczyłam, że nie mieści się w żadnych normach, wręcz je rozwala. Ten facet zmieni świat, pomyślałam. Natrafiłem na jego fantastyczne zdjęcie. Oczywiście był tyłem do obiektywu, więc widać było tylko kurtkę skórzaną przede wszystkim i napis na tej kurtce. Fraza tej jego najsłynniejszej piosenki przez cały dzień, przez całą noc bardzo długo mi zostawała w pamięci. Halmherzig behauptete später, Zenon hätte Texte für Falco geschrieben. No wiecie, ale to wszystko wygląda tak, że tak jak on się pojawił, tak potem zniknął.